Cześć, w tym filmie chciałbym pokazać Ci, co zrobiłem, aby klient, który jest zainteresowany moimi usługami, mógł w ciągu 2 minut dowiedzieć się, jaki będzie szacunkowy koszt wykonania przeze mnie usługi. Dotyczy to branży tworzenia stron internetowych i sklepów. I teraz, jeżeli jesteś potencjalnie zainteresowany takimi usługami, to odbierz ten film jako instrukcję korzystania z kalkulatora wyceny online. Natomiast jeżeli prowadzisz jakikolwiek biznes, to oglądając ten film zastanów się, czy mógłbyś w jakiś sposób wdrożyć podobne rozwiązanie u siebie, ponieważ jest to coś, co oszczędza dziesiątek czy nawet setek telefonów, wymiany maili i innych rzeczy, które trzeba wykonać do tego, żeby przesłać powiedzmy klientowi ofertę. Przejdźmy teraz do ekranu, pokażę Ci mój kalkulator wyceny online, który udostępniłem na swojej stronie i w którym bardzo szybko można dowiedzieć się, ile kosztuje współpraca ze mną. Zapraszam do oglądania. Na początek weź proszę pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że w momencie, gdy oglądasz ten film, jest możliwość, że tego kalkulatora już nie będzie na mojej stronie, ponieważ no, jest to dosyć świeży temat, a filmy na YouTubie żyją nawet długie lata, więc to pierwsza uwaga. Druga uwaga, będą tutaj podane ceny, jednak jak pewnie się domyślasz, one też mogą się troszkę zmieniać z biegiem lat, więc najbardziej chciałbym, żebyś wziął pod uwagę mechanikę działania tego rozwiązania i przemyślał sposób, w jaki ty możesz wdrożyć podobne funkcje w swoim biznesie. Jeżeli potrzebowałbyś kogoś, kto wykona dla Ciebie podobne rozwiązanie, oczywiście zawsze możesz się ze mną skontaktować przez stronę arturkosiński.pl. To, o czym mówię, możesz zobaczyć w zakładce Wycena Online. I ja podzieliłem swoją ofertę na kilka takich najważniejszych usług, które wykonuję. To, co jest widoczne tutaj w tych pigułkach, jest też rozwinięte w ofercie. I powiedzmy, że klient jest zainteresowany wykonaniem strony internetowej, więc zaznaczę sobie tą opcję. I teraz tutaj już od razu ma podane 2 pakiety. Co jest istotne? Tego typu kalkulatory dobrze się sprawdzają, jeżeli mamy ofertę taką usystematyzowaną w formie jakichś pakietów właśnie, czy gotowych jakichś rozwiązań. Natomiast no, często jest tak, że usługa jest indywidualna, więc trudno jest w formie takiego kalkulatora ją dokładnie wycenić, jednak zawsze możemy tutaj zawrzeć informację, że jest to cena poglądowa, orientacyjna, czy dowiedz się więcej. Chodzi nam o to, żeby klient poznał rząd wielkości, z jakim musi się zmierzyć, jeżeli chciałby z nami współpracować. Powiedzmy, że ja no, zrobiłem tutaj w każdym takim punkcie, który mógłby wymagać wyjaśnienia, takie znaczki zapytania, w których jest informacja, co to jest. No i powiedzmy, że strona wizytówka to jest strona, która składa się z całej treści na stronie głównej, 5 sekcji, jest to czas realizacji około 2 tygodni. No i powiedzmy, że to jest dla mnie mniej więcej, mogę podać za to cenę, ponieważ jest to dla mnie powiedzmy tyle samo pracy, tak, niezależnie od tego, jakie dokładnie te sekcje będą, czy tu będzie więcej grafiki, czy więcej tekstu, czy coś innego. Dla mnie to jest mniej więcej podobny nakład pracy, więc mogę to sobie w taki sposób wycenić. Natomiast strona firmowa to też taka klasyka, strona główna i powiedzmy 5 podstron, to mniej więcej tak wygląda. Można też sobie zobaczyć, co zawiera każdy z tych zestawów poprzez kliknięcie tutaj w taki link. I ten link przenosi do, dokładnie to jest podstrona z ofertą i tworzenie stron internetowych. I tutaj mamy po prostu zawartość każdego z tych pakietów 2 wraz z ceną. Ta cena, różnica w cenie wynika właśnie tutaj akurat z tej ilości podstron. Po prostu trzeba zrobić więcej projektów. No i też do każdej strony możemy coś dokupić. I teraz to samo jest uwzględnione tutaj już w tym kalkulatorze. Po prawej stronie zrobiłem podsumowanie ceny i możliwość pobrania PDF-a, a także przesłanie formularza. I teraz do mnie formularz wysyła się ze wszystkimi danymi, które klient sobie tutaj wybrał, więc powiedzmy, że ktoś chce stronę i chce do tej strony logo, może chcieć mieć na przykład czat, no i piksel Facebooka, żeby tam puszczać reklamy. Wychodzi mu taka cena, może sobie pobrać to do PDF-a i wtedy
zrobi mu się taka wersja do wydruku, gdzie jest to wszystko opisane. Może też wypełnić formularz i wysłać mi wiadomość. Jak widzisz, pewne rzeczy zrobiłem w formie na sztuki. Powiedzmy, że dodatkowe podstrony to jest coś, co gdzieś tam można w jakiś sposób wycenić na sztukę. Tak samo na przykład zakup zdjęcia, dodatkowe wersje językowe, jakieś podłączanie kont mediów społecznościowych i tak dalej. Dałem też sobie furtkę na funkcje indywidualne, ponieważ no wiadomo, każdy może chcieć coś tam nietypowego mieć na tej stronie, więc zawsze jest tu pole do rozmów i do ewentualnej zmiany tej ceny później. Kasuję sobie tą stronę. Mam tutaj też takie inne usługi, które robię, powiedzmy audyt strony, kampania Google Ads, czy tam pozycjonowanie Facebook, czy inne kampanie. I tutaj już jest to mniej rozbudowane, ponieważ to jest w zasadzie gotowy pakiet. Jest on opisany, także działa to na tej zasadzie. I teraz, czy to jest dobre rozwiązanie? No według mnie jest bardzo dobre, ponieważ klient może bardzo szybko, bardzo prosto zorientować się w potencjalnych kosztach, jakie mogą go czekać współpracując ze mną. Ja przez to nie muszę odpisywać, czy tam mieć osoby, które odpisuje na maile, wysyła oferty i robi wyceny, ponieważ można to zrobić samemu. I sam też, szczerze mówiąc, gdy mam coś wycenić ręcznie, to po prostu korzystam z tego kalkulatora, wyrzucam sobie PDF-a i wysyłam takiego PDF-a do klienta, ewentualnie z jakimś dodatkowym opisem. Można też tu dodać różne smaczki, typu jak wybierzesz ileś tam rzeczy, czy przekroczysz jakąś kwotę, to może się na przykład pojawić jakaś informacja, że odbierz dodatkowy rabat lub coś podobnego. Generalnie tego typu kalkulatory, co ktoś sobie wymyśli, to można tak naprawdę wdrożyć, więc jeżeli masz jakiś pomysł na wykonanie czegoś podobnego w swojej firmie, to możesz się ze mną skontaktować i spróbujemy coś takiego wycenić. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem strony internetowej, sklepu lub jakiejkolwiek innej usługi, którą wykonuję, to możesz właśnie sobie skorzystać z tego kalkulatora, ewentualnie skontaktować się ze mną, przesłać formularz, abyśmy mogli porozmawiać o szczegółach. No cóż, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie w jakiś sposób interesujące i zainspiruje Cię do jakichś działań we własnej firmie. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, to zadaj je w komentarzu pod filmem. Jeżeli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, polub mojego Facebooka, możesz też zapisać się na newsletter na mojej stronie internetowej. To wszystko na dziś, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.